Ojej, laski już zaczynają biegać. Nasz gość z Danii posiada szósty dan, jest prezydentem Duńskiej Federacji Aikido i zarazem najstarszym stopniem w Danii w nurcie Aikido Katemusu. Sensei Barże niewątpliwie może być nazywany pionierem historii duńskiego Aikido. Zaczął ćwiczyć Aikido w 1973 roku i po dwóch latach założył kopenhaski klub Aikido, pierwszy niezależny klub Aikido w Danii. Jako pierwszy Duńczyk podróżował do Iwamy, by trenować u Morihiro Saito Sensei. W następnym roku przeprowadził się na stałe do Japonii na prawie 3 lata, aby pracować i trenować pod opieką nieżyjącego już mistrza Morihiro Saito. Od 2007 roku nadal jest aktywny i trenuje w Fombu Dojo w Doshu. Obecnie wyprowadził się na wieś i rozpoczął działalność co najmniej 3 klubów pod nazwą Doshi na wszystkie miasta południowej Zelandii. Pascal Norbelli z Francji, sektor trzeci, to jeden z najbardziej doświadczonych aikidoków we Francji. Posiada szósty dan Aikido Aikikai, ćwiczy od 1975 roku. Zaczynał u Bernarda Palmier, a następnie był jednym z pierwszych i najaktywniej działających członków uczniów Christiana Tissiere. We Francji członek komisji egzaminacyjnej na stopie dan oraz Kolegium Technicznego Francuskiej Federacji Aikido. Aktywnie wspiera rozwój Aikido w Polsce poprzez cykliczne odwiedzanie i prowadzenie staży na zaproszenie poznańskiego i złotowskiego klubu Aikido. Yo creo que tú te sigas la vida.